Dzień dobry, kochane dzieci. Witam Was i zapraszam na zajęcia rytmiki. Dzisiejszą lekcję zaczniemy sobie od wstępu do lekcji. Ja odłożę telefon i będę wykonywała tematy rytmiczne, jednotaktowe. A Waszym zadaniem jest rozpoznać rytm i wykonać go. Zapraszam Was do tego, żebyście wykorzystali sobie przestrzeń, która Was otacza w pokoju, czy też w miejscu, w którym się znajdujecie. I tak jak zawsze wykonujemy ten wstęp do lekcji w kole, na początku lekcji, to tak i teraz proszę, żebyście się troszkę poruszali. Najpierw posłuchamy, jakie będzie metrum. I pierwszy rytm. Popatrzcie na pierwsze zadanie z naszego e-testu, czyli elektronicznego testu. No, to Ci dopiero będzie eksperyment. Napiszemy dyktando rytmiczne. Posłuchajcie, w jakim ono będzie metrum. Jak myślicie? Do ilu się da policzyć? Raz. Raz, dwa. Liczymy od akcentu do akcentu. Raz, dwa, trzy. To znaczy, że metrum było 3/4. I tak, będą 4 takty w tym dyktandzie i każdy takt będę grała na innym dźwięku. Takt pierwszy na dźwięku C, takt drugi na dźwięku D, takt trzeci na dźwięku E, i tak czwarty na dźwięku F. Posłuchamy.
Pierwszy takt jest taki. Sami zapisujecie. Sami zapisujecie, jaki to był rytm. Uwaga, tak drugi, to znaczy będę grała pierwszy i przechodzę sobie do drugiego. Czyli raz, dwa, trzy. Raz i dwa i trzy i... drugi, czyli pierwszy mamy taki, drugi, i znowu zagram pierwszy, zagram drugi i przechodzę do trzeciego. Uwaga! To był takt trzeci i przechodzę już do czwartego. Tu sobie wpisuję znak zakończenia. Gram pierwszy, drugi, trzeci i przechodzę do czwartego. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No właśnie, w czwartym takcie była tylko jedna nuta, jedna wartość rytmiczna wypełniająca cały takt. Co to mogło być? To już wy pomyślcie. Na następnej lekcji będzie odpowiedź na to. To znaczy będę dam wam rozwiązanie. Prześlę wam rozwiązanie tego dyktanda rytmicznego. A teraz otwórzcie sobie podręczniki na 72 stronie i tam w tych podręcznikach jest ćwiczenie czwarte i piąte. I prosiłabym was, żebyście w miarę tego, w ramach tego testu wypełnili sobie to w następujący sposób. W czwartym ćwiczeniu należy narysować w odpowiednich miejscach kreski taktowe oraz znak zakończenia. Bardzo szczególną uwagę należy zwrócić na to, jakie jest metrum i żeby dobrze sobie wyliczyć. Liczymy do czterech. Ja tu pierwszą kreskę taktową mogę zaznaczyć. Ona będzie tutaj. A resztę robicie wy. I teraz w piątym ćwiczeniu uzupełniamy temat rytmiczny brakującymi pauzami. Jedyne co mogę zrobić, mogę to zrobić, żeby podkreślić te miejsca, w których muszą nastąpić pauzy. No i tu mamy jedną miarę do wypełnienia. Jaka pauza jest jednomiarowa? Która pauza? Tu są dwie miary do wypełnienia. Tu są dwie miary.
I tutaj są trzy miary do wypełnienia. No właśnie, czyli jaka tu musi być pauza? To jest to, co mogę Wam podpowiedzieć. Tu musi być pauza półnutowa z kropką. Pauza półnutowa z kropką. Trzy miary do wypełnienia. No i cały takt czteromiarowy do wypełnienia jedną pauzą, to powinniście wiedzieć. I również na początku następnej lekcji prześlę Wam rozwiązanie tych dwóch ćwiczeń, czwartego i piątego. I na zadanie domowe proszę sobie zrobić ćwiczenie trzecie. Należy tutaj dokończyć pisanie pauz. No, to wszystko na dzisiaj, moi kochani. Żegnam się z Wami. I dziękuję serdecznie za lekcję. Do widzenia.